Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Ugotowań TV. Przygotujemy dzisiaj chleb pełnoziarnisty, bez mąki, bardzo zdrowy i naprawdę nie trzeba się przy nim wiele napracować. Ten w mojej dzisiejszej wersji jest chlebem bezglutenowym, ale śmiało możecie modyfikować i zamieniać składniki. Małą blachę, keksówkę posmarowałam sobie masłem klorowanym i wysypałam płatkami jaglanymi, ale jeśli nie jesteście uczuleni na gluten, to może być równie dobrze zwykłe masło i na przykład kasza manna. Teraz to odstawiam i do dużej miski wsypę wszystkie suche składniki. Miskę stawiam sobie na wadze i będę sobie od razu odmierzała wszystkie składniki. Zrobieniem tego chlebka jest trochę tak jak zrobieniem muffinek. Do jednej miski wrzucamy składniki suche, do drugiej mokre, wszystko razem łączymy. Naprawdę wykonanie tego chleba jest bardzo, bardzo proste. To zaczynamy. Wsypuję najpierw 100 g ziaren słonecznika, 80 g siemienia, 40 g sezamu, 20 żurawiny, 20 rodzynek, 30 g pestek dyni, 100 g jeglanych płatków i około 40 g płatków gryczanych. Dodaję też 7 łyżek mielonego lnu i 1,5 łyżeczki soli. Całość teraz dokładnie wymieszam. Teraz w drugiej misce będą składniki mokre. Wlewam tutaj 350 ml letniej wody. Podgrzałam ją sobie delikatnie w mikrofali. Dodaję teraz do tego łyżkę miodu. To może być też na przykład syrop z agawy. I 4 łyżki oleju rzepakowego. Mogą to być 4 łyżki stopionego masła klarowanego. Całość teraz dokładnie wymieszam. Wlewam mokre składniki do suchych i całą masę będę musiała dokładnie wymieszać. Taka jest konsystencja tej naszej mieszanki chlebowej. Gdyby okazało się, że wasza będzie bardziej sucha, to możecie dolać jeszcze łyżkę, dwie wody, ponownie wymieszać. I teraz tą mieszankę musimy przełożyć do naszej formy. Górę chlebka wyrównujemy i teraz tą formę owijam folią spożywczą i zostawię na jakieś minimum 2 godziny w temperaturze pokojowej. Po tych 2 godzinach wrócę i pokażę wam, co dalej. Zdejmuję teraz folię i wstawiam chleb do nagrzanego piekarnika. Temperatura 175 stopni z termoobiegiem, pekę około 50 minut, a później studzę na kratce. Zapraszam was też do obejrzenia mojej recenzji chleba czystoziarnistego, który jest dostępny w sklepach sieci Biedronka. Jeśli przepis wam się spodobał, gorąco zachęcam was do subskrybowania kanału i kciuków w górę. Obejrzyjcie nas też na Facebooku, Instagramie i na stronie Ugotowani TV. Wszystkie linki znajdziecie pod filmem.